Salony fryzjerskie i restauracje znów czynne. Maseczki dla Polski w Kętrzynie. Pomóżmy wygrać plac zabaw. Paulina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości telewizji KTK. Kolejny etap rozmrażania gospodarki za nami. Możemy znów pójść do kosmetyczki czy fryzjera, a także wybrać się na pyszny obiad do restauracji. Jak sobie radzą przedsiębiorcy po powrocie do pracy? Zapraszam na materiał. Trzeci etap odmrażania gospodarki po ataku COVID-19 odhaczony. Dzięki temu już od ponad tygodnia fryzjerzy, kosmetyczki i restauratorzy mogą ponownie prowadzić swoje działalności. Oczywiście według ścisłych wskazówek i wytycznych. Odwiedziliśmy dwa zakłady, aby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Pracujemy zgodnie z nowymi zasadami, przepisami obowiązującymi, jak i nas fryzjerów, zarówno klientów. Obowiązują maski, rękawiczki, stanowiska są oddzielone pracy, tak? O 2 metry, tak jak według przepisów. Umawiamy wizyty telefonicznie z klientem i przestrzegamy higieny i dezynfekcji w salonie. Umieściliśmy informacje w salonie, zarówno to jest informacja dla klientów, żeby dostosowali się do obowiązujących przepisów. Restrykcyjne przepisy nie zraziły jednak klientek, które z niecierpliwością czekały na dzień odwilży. Jedną z nich jest pani Ewa, która do swojej ulubionej fryzjerki przyjechała aż z Bartoszyc. Specjalnie do pani Ani, ja przyjeżdżam do Kętrzyna od 12 lat. Zaufałam pani Ani od pierwszego dnia. Zainspirowałam się tym, co mi pani Ania przekazała na początku, jaki kolor włosów dobrać, jak fryzurkę do owalu twarzy. I od tamtej pory polecam wszystkie swoje koleżanki i znajomych, żeby tutaj przyjeżdżały. Czekałam, nawet poniedziałek się nie dostałam do pani Ani, pomimo że jestem już stałą klientką, ale dostałam się w tym tygodniu. W pierwszym tygodniu pani Ania już miała tak dużo klientów. Cieszę się z tego, że mogłam być i jestem. I wyglądam chyba korzystnie, mam nadzieję. No piękna fryzurka. Odświeżona. Wiosna przyszła także do branży gastronomicznej, która otworzyła swoje wnętrza dla klientów. Do tej pory niektóre restauracje próbowały się ratować, świadcząc swoje usługi na telefon z dowozem do domu. Teraz z utęsknieniem czekają, aż stoliki ponownie będą zajęte. Chociaż na razie jeszcze świeci pustkami. Przyszła późna wiosna, bo chcielibyśmy oczywiście pracować od wczesnej wiosny normalnie, na pełnych obrotach. No niestety ta sytuacja wytrąciła, myślę, całą branżę z równowagi. No i w tej chwili to będzie proces. Tak jak Państwo widzicie, rzeczywiście od poniedziałku możemy przyjmować już naszych gości w restauracji z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Są środki dezynfekujące, są stoliki oczywiście dezynfekowane. Przed pracą, oczywiście po wizycie klientów przy stoliku, część stolików, jak Państwo widzicie, jest wyłączona z obsługi, co pozwala zachować też normy 4 metrów kwadratowych na jednego gościa i odległość 2 metrów od blatów stolików. Otwarty mamy ogródek, gdzie jest też mnóstwo miejsc i gdzie jest rekomendacja, aby goście przebywali. W związku z tym my w zasadzie jesteśmy gotowi w 100% do przyjęcia naszych gości, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to będzie proces i jakby z każdym dniem być może gości przybywa, ale to są jeszcze przypadki incydentalne. Nasi klienci zachodzą, patrzą, jak się mamy, co nas bardzo cieszy. Cieszą się, że przetrwaliśmy, cieszą się, że widzą załogę, z którą byli związani i że ona jest jakby w stanie nieokrojonym. W związku z tym, no co, no pozostaje nam być cierpliwym i dzień po dniu jakby być przygotowanym do usługi gości i czekać na nich. Miejmy nadzieję, że ta cierpliwość popłaci i doczekamy dnia, gdy wszystko wróci do normalności. Ponad 20 tysięcy maseczek ochronnych trafiło do Kętrzyna w ramach akcji Maseczki dla Polski. Helikopter z towarem wylądował na boisku przy ulicy Obrońców Westerplatte, gdzie odbyło się oficjalne przekazanie. Dystrybucją maseczek zajmie się w najbliższych dniach Urząd Miasta w Kętrzynie. Ta akcja zaczęła się dokładnie 2 miesiące temu. Można powiedzieć, że dzisiaj pewien etap tej akcji się kończy, bo jesteśmy w Kętrzynie i tutaj przekazujemy samorządowi miasta 20 tysięcy maseczek.
to już prawie 1,5 miliona maseczek, które przekazaliśmy w ciągu tych 2 miesięcy. Koronawirus to jest straszne zagrożenie dla całego społeczeństwa polskiego i nie tylko. Również dla całego świata. Na ile możemy, staraliśmy się pomóc całemu światu z tym zagrożeniem się zmierzyć. Na wzór innych krajów, takich jak Chiny, takich jak Korea Południowa, zidentyfikowaliśmy, że są 2 podstawowe narzędzia walki z tym zagrożeniem. Pierwsze to są testy, drugie to są właśnie maseczki. Epidemia COVID-19 przechodzi w Polsce dosyć tak, można powiedzieć, w sposób bardzo kontrolowany, ale nie może nas to usypiać, ponieważ pamiętajmy o tym, że po co nam te maseczki? Te maseczki są po to, żebyśmy byli zdrowi i chronili się, ponieważ najważniejsza jest ochrona. Często były takie pomysły o tym, jak na przykład zarazić jak największą liczbę mieszkańców po to, żeby uruchomić zbiorową tak zwaną odporność. No, to jest fajny eksperyment, który jest obserwowany na całym świecie, ale jednak pamiętajcie o tym, że my nie znamy skutków odległych, jakie przynosi infekcja COVID-19, czy tam tak zwany SARS-CoV-2. Kolejne kroki należą do nas wszystkich. Abyśmy byli bezpieczni, abyśmy byli rozsądni, abyśmy zachowywali się w sposób taki, żeby jak najszybciej wyeliminować to niebezpieczeństwo z naszego życia. Bardzo dziękuję, bo to też jest podkreślenie, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa naszego, dyscypliny tej higienicznej i noszenia maseczek, bo choroba jest naprawdę poważna. Dziękuję bardzo panom. Firma Nivea ogłosiła konkurs pod tytułem Podwórko Talentów. Do wygrania jest wyjątkowy plac zabaw. Udział postanowiła wziąć spółdzielnia mieszkaniowa Pionier. Głosowanie ruszyło 22 maja i potrwa do 24 czerwca. Jak pomóc wygrać spółdzielni ten konkurs? Zapraszam na materiał. Spółdzielnia mieszkaniowa Pionier zgłosiła się do konkursu organizowanego przez firmę Nivea. Nie chodzi tu bynajmniej o wygranie kosmetyków, chociaż te pewnie ucieszyłyby szczególnie panie. Chodzi tu o dzieci, dla których wspólnie możemy wygrać wyjątkowy plac zabaw. Ten ma powstać przy ulicy Różanej 5. Ten plac zabaw, na którym się znajdujemy, jest placem, który powstał dzięki zaangażowaniu miasta Kętrzyn, jak i spółdzielni mieszkaniowej. I został wybudowany już ładnych kilka lat temu. Tak jak widzimy, no, jest już trochę przez ząb czasu naruszony. Pomimo pewnej konserwacji, jakby stałej, corocznej, pewne elementy tego placu zabaw się po prostu już zaczynają zużywać. Nivea ogłosiła konkurs na budowę placów zabaw w Polsce. Jest szansa na wygranie takiego placu zabaw dla Kętrzyna. Zgłosiliśmy się i w tej chwili 22 maja zacznie się głosowanie internetowe. Będzie trwało do 24 czerwca. Bardzo nam zależy na tym, aby mieszkańcy spółdzielczych osiedli włączyli się w tą akcję. Dzięki niej możemy dla naszych pociech, dla naszych dzieci, wnuków, dla naszych po prostu małych mieszkańców uzyskać nowe, bezpieczne miejsce zabawy. Spółdzielnię w akcji Podwórko Talentów Nivea wspiera miasto Kętrzyn, które zachęca do głosowania. Bardzo się cieszymy, że spółdzielnia mieszkaniowa Pionier wyszła z taką inicjatywą, aby wziąć udział w konkursie na plac zabaw Nivea. My będziemy ze swojej strony wspierać te działania, także promocyjnie będziemy zachęcać mieszkańców Kętrzyna do tego, by oddawali swoje głosy. Musimy pamiętać o jednym, tu nie ma miękkiej gry, tu naprawdę tych głosów trzeba bardzo, bardzo dużo, a warto, żeby taki plac zabaw w Kętrzynie powstał, bo jest on naprawdę wyjątkowy. Głosowanie ruszyło 22 maja i potrwa do 24 czerwca. Codziennie można oddać jeden głos. To od nas zależy, czy podarujemy naszym dzieciom nowoczesny plac zabaw, który zastąpi ten stary. Jak możemy wesprzeć tę akcję? Na stronie internetowej spółdzielni, na stronie internetowej telewizji KTK, jak również na stronie miasta pojawią się linki, odnośniki wyjaśniające, w jaki sposób można ten głos oddawać. Więc postaramy się tutaj do Państwa dotrzeć. Na klatkach schodowych tutaj z osiedla Sikorskiego również powiesimy plakat zachęcający do oddania głosu, bo wszystkie dzieci nasze są. Bajkowy Dzień Dziecka z Akademią Pana Kleksa online to kolejna propozycja Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Zapraszamy na te wspaniałe wydarzenie 1 czerwca o godzinie 17 na fanpage'u Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. To jeden z najbardziej oczekiwanych przez naszych milusińskich dni w roku. Tradycyjnie już 1 czerwca specjalnie dla nich w amfiteatrze czekały liczne atrakcje. Niestety, koronawirus niczym czarny charakter w bajce pokrzyżował te plany. Nie będzie wspólnej zabawy w amfiteatrze, gier, występów i smakołyków. Jednak pracownicy Kętrzyńskiego Centrum Kultury nie zapomnieli o dzieciach i zapraszają je do bajki. Jaka to bajka? Bajka związana z Dniem Dziecka. Wracamy, cofamy się troszkę do dzieciństwa. Postaramy się przenieść oczywiście online. Niestety dalej panują warunki, gdzie sztuka działa głównie w internecie. Także Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza najmłodszych, ale nie tylko najmłodszych, bo zapraszamy wszystkich i tych starszych, którzy chcą się poczuć jak dzieci. 1 czerwca o godzinie 17 premiera na naszym kanale na YouTubie oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. Przedstawienia, na które zapraszamy serdecznie wraz ze wszystkimi instruktorami. I będzie to taka słynna Akademia Pana Kleksa, w związku z czym ja mam ten zaszczyt wcielić się w rolę prowadzącego i będę zapraszał naszych widzów, naszych słuchaczy do tego, aby razem z nami w tę krainę baśni się przenieśli. Wspólnie z panem Kleksem i jego uczniami weźmiecie udział między innymi w lekcji eksperymentologii. Sami zobaczycie, że w tej bajce wszystko jest możliwe. Przenieście się w bajkowy świat pana Kleksa 1 czerwca o godzinie 17 na kanale YouTube i na Facebooku Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Bajkowy Dzień Dziecka będzie można obejrzeć na antenie telewizji KTK. Zapraszamy przed telewizory 1 czerwca o godzinie 18. A przed nami drugi koncert charytatywny na rzecz Kętrzyńskiego Szpitala. Przygotowany przez młodzież z 1 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Tym razem w akcję pomocy włączyło się aż 19 wokalistów z całej Polski. Z Wrocławia, Skarżysko-Kamiennej, Płocka, Kostrzyna, Gdańska i oczywiście Kętrzyna. Zapraszam do oglądania i śpiewania 2 czerwca o godzinie 17 na antenie telewizji KTK w sieciach kablowych oraz internecie. Link do transmisji online i internetowej zbiórki znajduje się na facebookowym wydarzeniu dostępnym pod hasłem Koncert charytatywny dla Kętrzyńskiego Szpitala. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść za krat, jak wolny ptak. O tak! Mam tę moc, mam tę moc, mój jest wiatr, okieł, znam śnieg. Na koniec chcielibyśmy przypomnieć, że dzisiaj jest jedno z najpiękniejszych świąt. Mianowicie Dzień Matki. W imieniu swoim, jak i całej redakcji KTK składamy wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia i żebym była bogata. Szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, pociechy z dzieci, no i w tym trudnym okresie przede wszystkim zdrowia. Zdanie egzaminów wszystkich, bo moja mamuśka niedługo zdaje egzaminy na kategorię, więc liczę, że jej się uda i tego jej życzę. Zdrowia przede wszystkim dla mamy, bo już jest starszą osobą i chciałabym, żeby jeszcze sobie pożyła na tym świecie w zdrowiu i w miłości i w szczęściu. No myślę, że zdrowia najbardziej jeszcze w tych czasach, nie? Wszystkiego najlepszego, mamusiu. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo rzeczy dobrych w pracy, żeby była szczęśliwa przez całe życie. Przede wszystkim zdrowia, bo jest chorowita, tak. Żeby żyła jak najdłużej w możliwie dobrym zdrowiu. Wszystkiego najlepszego. I czego jeszcze? No co, dużo zdrówka, no i żeby ta korona jak najszybciej się skończyła. Wszystkiego najlepszego oczywiście, dużo zdrowia, szczęścia. No i żeby miała swoje wszystkie marzenia, żeby jej się spełniły. Wszystkiego najlepszego, bardzo Cię kocham. Do mojej mamy. Robię teraz zakupy dla niej. I co kupiłaś? Ciasto, kupiłam chleb, jakieś pralinki, słodycze. Bo aż z Nowej Wsi przyszłam tutaj, żeby zrobić zakupy. Specjalnie dla mamy? Mhm. Żeby była szczęśliwa.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.